Dog Trekking, otwarty pokaz i trening z mistrzem Europy i świata w trójboju siłowym Dominikiem Golakiem, zabawy dla dzieci z ważką fan i na koniec coś na wieczorny deser, czyli wyjątkowa dawka koncertowych wrażeń za sprawą Marka Dyjaka oraz zespołu Fish Emade Tworzywo. Festiwalowa atmosfera udzieliła się wszystkim licznie przybyłym uczestnikom popołudniowych i wieczornych wydarzeń. Oto krótka relacja popołudniowo-wieczorna z drugiego dnia Active Festival Olecko 2020. Partnerem medialnym wydarzenia jest Oleckie Radio Internetowe Para FM. Bawcie się dobrze i trzymajcie się ciepło. Paweł Kopiczko, Oleckie Radio Internetowe Para FM. No, jestem taka podekscytowana, bo nie dość, że dwa psy z nami pójdą w tę wycieczkę, a poza tym, no, impreza jest fajna, fajna pogoda, fajni ludzie, więc no, myślę, że będzie dobrze. I czy to pani pierwsza tego rodzaju wyprawa ze swoim czworonogiem, czy to już jest takie kolejne podejście? To znaczy tego typu zorganizowana to pierwsza. Syn w tamtym roku brał udział, natomiast ja pierwszy raz. Aczkolwiek moje takie pojedyncze gdzieś wypady z psami, no to zdarzają się częściej, tak? Natomiast tak w takiej grupie, powiedzmy, zorganizowanej pierwszy raz. I czy często zdarza się pani tak prywatnie w życiu osobistym praktykować tego rodzaju długie wyprawy z psem? Tak. Tak, tak, zdecydowanie tak. Ogólnie sporo biegam, ale też i biegam z psami, spaceruję i na takie dłuższe dystanse chodzę. Adrenalina buzuje we krwi, także jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Pierwsze miejsce muszę zająć obowiązkowo, a jak nie, to przynajmniej dojdę. To już kolejne podejście. Także w tej chwili to jest, biegamy, to chyba trzeci raz. A na pewno w Dog Trekkingu drugi, a raz to taki biegliśmy razem w biegu niepodległościowym w Olecku. Także to nie pierwszy raz. Bardzo dobre. My chodzimy na co dzień po wiele kilometrów. W ubiegłym roku uczestniczyłyśmy we dwie, zrobiłyśmy 15 kilometrów, a dzisiaj nie wiem, bo jeszcze nie wiem, jakie będą dystanse, ale damy radę. Myślę, że 10, jeżeli no, będzie taka trasa, tak? Więc Bianka jest przyzwyczajona. Kolejne, my chodzimy systematycznie w weekendy na długie spacery i dzięki temu na piechotę zaliczyłyśmy. Babki oleckie, gordejki małe, gordejki wielkie, obeszłyśmy jezioro Dobskie, czyli jesteśmy przyzwyczajone. A troszeczkę się stresuję, ale jest dobrze. Myślę, że będzie okej. Z Lady tak, ale już jestem trzeci rok. Ja nie mieszkam w miastach, więc ja sobie chodzę po wiosce dookoła jeziora, potrafię pochodzić, więc to jest około 30 kilometrów, więc my chodzimy. Tak, oczywiście, wspaniale. Bardzo dobrze się czuję. Jestem przygotowana, pogoda dopisuje, przyjemny jest wiaterek, więc myślę, że naprawdę będzie to fajnie spędzony czas. Nie, to jest kolejne podejście, już chyba, nie wiem, piąte czy szóste, także już troszkę co nieco wiem na ten temat. Tak, jako że mam dwa psy, więc jest to jakby konieczne codziennie, żeby po prostu taki spacer pieskowi dać. I to dobrze działa i na człowieka, i na psiaka. Oprócz tego jeszcze wzmacnia więzi między człowiekiem a czworonogiem, więc... Bardzo dobrze, jestem pełna oczekiwania. Na razie zabezpieczamy psa i dopiero później ruszymy w drogę. Tak. Pierwsza pies ma dopiero 5 miesięcy, więc nie mógł wcześniej tak intensywnie uczestniczyć. I czy w codziennym życiu również zdarzają się pani podobne dystanse? Aż tak długie nie. No dobra, lecimy. Tak jest, na spokojnie. Nikt tutaj nie, nas nie goni. Także tureckie wstawanie. Ćwiczenie, które ma około 400 lat tradycji. Może w cyrku widzieliście, jak panowie wstają z kobietami w górze, tak? Duży ciężar. Więc tak właśnie wygląda tureckie stołanie. Dziewczyny bardzo fajnie technicznie to wykonują. Tak, jest wzrok na kulę i ewentualnie zmiana ręki na drugą stronę. I tutaj powiem wam szczerze naprawdę, że tutaj mięśnie głębokie mocno pracują. Lepszy jest 10 razy, w mojej opinii, trening z obciążeniem niż bez obciążenia, ponieważ bez obciążenia do któregoś momentu dojdziemy, a potem już jest ciężko przebić ten moment. No nie będziemy robić 1000 pompek, tak, 1000 brzuszków, bo to jest, nie ma sensu. Lepiej zrobić mniej z obciążeniem i doda nam lepszy efekt niż byśmy musieli lecieć godzinę, 2, 3, 4 godziny bez obciążenia. Także polecam ćwiczenia z obciążeniem niż bez obciążenia. Wszystko. I jakie dzieło tworzysz właśnie w tym momencie? Pole. Takie delikatne. Robię taki las. Taki magiczny las to będzie. Jest miło. Przyjemnie z dziećmi można spędzić czas. Na jaki punkt całości tegorocznego Active Festival Olecku czeka pani najbardziej tak w sposób szczególny? Warsztatowe z dziećmi spędzenie czasu. Mm-hmm. Robimy banki dymne, pianowe. Jest losowanie, zadania różne, nagrody, naklejki. I jeszcze odwiedzi nas niedźwiedź. Dużo dzieci.
Fantastycznie jesteśmy od paru dni, nawet nie wiedzieliśmy, że trafimy na taki fajny festiwal, także mamy atrakcje w dzień i wieczorem, nie tylko jezioro, także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, rodzinnie. Na jaki punkt programu całego Active Festival Olecko czekają Państwo w sposób szczególny, tak najbardziej, najmocniej? No ja, jak się dowiedziałam, że Sarsa będzie występować, to czekam na jej koncert. Strefa relaksu. Dziecko się bawi klockami, więc stanęliśmy i patrzymy, tak? Się tam nic nie stało. Czekamy na występ Diaka. No, jeszcze nie byłam i chętnie posłucham na żywo. Bo słucham go w radiu, ale na żywo jeszcze nie słuchałam. A wideo ogólnie jest super. Nie mam żadnych tutaj zarzutów odnośnie tego miejsca. Tylko szkoda, że tak mało imprez teraz może się odbywać. I tyle. To samo tak jak pani tutaj po lewej, bo jesteśmy rodziną, więc na Diaka wszyscy czekamy. A ja nie bardzo, ja dla towarzystwa, bo ja nie słucham polskiej muzyki. Jak wam się podoba w ogóle tutaj w całym amfiteatrze? Jest fajnie, fajna atmosfera, fajna muzyka. No w końcu się coś dzieje. No w końcu się coś dzieje, dokładnie. Na hip-hop. Czekamy na koncert Twish. To jest hip-hop. Z lat 90. XX wieku. Mam to na co dzień. Myślę, że takie troszeczkę zaciekawienie mnie dotyka, ponieważ przyjechałam tutaj, żeby zobaczyć koncert i posłuchać wykonania Marka Dyjaka. Nieznanego mi artysty. Dopiero dowiedziałam się na podstawie programu Active Festival, że będzie występował właśnie w Olecku Marek Dyjak i postanowiłam właśnie przyjechać, żeby posłuchać, zobaczyć go na żywo. Nie znam artysty, słyszałam tylko, czytałam w zasadzie jego recenzję, dlatego chcę go zobaczyć teraz osobiście, naszego posłuchać i ocenić. Mam nadzieję, że będzie to fajny koncert, dobra zabawa. No i myślę, że miło tu spędzę czas. Ogólnie amfiteatr podoba mi się. Myślę, że to jest takie miejsce właśnie, takie, no to ułożenie, tak? Tego rozłożenie tego może amfiteatru. Myślę, że tak sprzyja temu, żeby właśnie posłuchać, żeby skupić się na tym, co będzie na przykład na scenie prezentowane. Myślę, że dobrze wygląda. Jakościowo myślę, że też nieźle, bo wiem, że pozyskano pieniądze na ten amfiteatr, pieniądze unijne, więc myślę, że dobrze jest pożytkowano, skoro powstało takie fajne miejsce.